Witam serdecznie, ja nazywam się Patryk i zapraszam na kolejny odcinek z gry Factorio z serii Nowe Horyzonty, czyli paczka modów od Baba. Moi drodzy, troszeczkę zmian. Jak widzicie, troszeczkę się pozmieniało od ostatniego odcinka, a na przybyło mi trochę torów. Tego pozwoliłem sobie nie budować na odcinku, tak samo tak postawienie tej kopalni. Szczerze mówiąc, to nagrałem odcinek, ale wyszedł beznadziejny naprawdę, bo to było chodzenie w dom i z powrotem budowanie. Naprawdę absolutne nudy, flaki z olejem. Pozwoliłem sobie to darować po prostu. Ale co do jeszcze zmian, to jak widzicie, tutaj powstał mur, tutaj powstał drugi, tam zresztą chyba mogliście widzieć. Tutaj właśnie powstały te dwa mury, tutaj sobie wyczyściłem ładnie, pięknie. Tutaj jeszcze na północy będę starał się jakoś się odgrodzić. Tutaj od wschodniej strony tak samo jakoś kiedyś. No ale na to wszystko jeszcze przyjdzie czas, naprawdę. Czyszczenie tego tutaj cholerstwa kosztowało mnie bardzo, bardzo dużo czasu, bo dobre 3 albo 4 nawet godziny siedziałem tutaj przy tym, żeby wyczyścić tutaj, a wcale nie było tego tak gęsto, bo takich większych, gęściejszych skupisk to było dosłownie kilka. A tu widzę, że to jest jedno, tu są kolejne kilka tak samo. To wielkie trzeba będzie rozbić, bo prawdopodobnie granica poleci zbyt blisko, żeby to sobie zostawić od tak sobie. Swoją drogą rozglądałem się tak samo ze surowcami wszelkimi. No i szczerze mówiąc, nie napawa mnie takim zbytnim optymizmem. Tutaj mi się skończył ołów, tutaj środka tak samo wszystko wybrałem z ołowiu. Tutaj więc zrobiłem pierwszą kopalnię ołowiu, a jak powstała, to właśnie był tutaj ołów. Ale następne kopalnie ołowiu to mam, wydaje mi się, że dopiero poza granicami. Niestety. Ołowiu mi się nie poszczęściło. Tutaj mam troszeczkę tego ołowiu, ale to nie jest jakoś super dużo. Tutaj mam malutki patch. No i tutaj mam więcej tego ołowiu, no ale no to będę musiał się przedzierać. Tą drogą będę musiał wykombinować jakiś sposób, żeby tutaj dołączyć sieć kolejową, a żeby nie musieć jakoś bardzo się tutaj odgradzać. No bo nie oszukujmy się, odgradzanie się tutaj z tej strony, czyszczenie tego wszystkiego tylko po to, żeby przejąć tutaj jedno małe poletko, troszeczkę mija się z celem, tym bardziej, że to będą następne kilka długich, długich godzin. Tą drogą tutaj podpiąłem tak samo do kopalni cynk. Cynk, który będzie mi potrzebny do mosiądzu. Tutaj mam zamiar właśnie zrobić całe tutaj hutę mosiądzu. Nie wiem, czy mosiądz się w hucie przetwarza, czy nie. Ale niech tak będzie. Tą drogą tytan tak samo by mi pasowało już ogarnąć. Właśnie tytan to jest coś, co mi się przyda. No właśnie, co do tytanu, co do technologii. Cierpię na brak... Od czasu do czasu mam brak prądu, szczególnie jak się wieżyczki tutaj laserowo, jak widać, najwięcej prądu mi zużywają wieżyczki, potem są radary. 2T tutaj to jest 9 i 6, to jest 15 MW. Czego na 25 produkuje, no to 3 piąte, tak, 3 piąte całej energii idzie tutaj na rzeczy, że tak powiem, pasywne. Plus jeszcze działka laserowa mogą się odpalić. No i jak odpalę, to one lecą w górę. Zresztą możecie tutaj zobaczyć. Tutaj się troszeczkę odpaliły. Zobaczycie, one dwa razy tyle więcej pobierają energii niż normalnie. Zresztą jak widzicie, tutaj tak samo jest całutkę. Tutaj było 100% zużycia energii, jakie tylko produkuje. Także myślę, że najwyższy czas i pora byłoby się przesiąść tutaj na MK3, bojlery i generatory. No i właśnie tutaj do tego potrzeba mi inwaru i rury mosiężnej. Na mosiądz będę robić za chwilkę inwar. Inwar się robiło z aluminium, wydaje mi się. Z niklu. A nikiel to jest ruda niklu i tlen. Nikiel mamy chyba tutaj, to jest nikiel? Wydaje mi się, że tak. Także następna kopalnia, wydaje mi się, że to będzie ruda niklu. To sobie ładnie tutaj podłączę pod tą sieć, która już tutaj istnieje. Może jakieś rondo zrobię. Wydaje mi się, że rondo to nie jest głupi pomysł. Tutaj zrobię rondo, przypuszczę tutaj dołem, to jakieś odgałęzienia. No ale no to wszystko będzie w swoim czasie. I tak samo już się wykończyła ta kopalnia żelaza, także będę tutaj kopalnię żelaza robić. Tak samo jakieś tutaj tor, żeby tutaj do tej mojej huty, tutaj przynajmniej częściowej, może tą hutę tak samo zbuduję gdzieś obok następną. Już na piecach elektrycznych, chociaż... Szczerze mówiąc, to chyba poczekam na badania na temat nowych pieców. Gdzieś to one tutaj były. Gdzieś tu były te piece elektryczne.
Może tutaj? To są piece uniwersalne. Przetwarzanie elektryczne piec i następne zaawansowane przetwarzanie to jest elektryczny piec dwójka. No właśnie. Teoretycznie tutaj muszę jeszcze wolfram. No, wolfram tak samo mam tutaj w granicach swoich. To jest ta brązowa tutaj. To jest wolfram, gdzieś tutaj tak samo mam. Teoretycznie ja tutaj mam wszystkie złoże, jakich potrzebuję, tylko wystarczy się pod nie podpiąć, pobudować kopalnię, porobić jakieś tutaj zrzuty. Wydaje mi się, że troszeczkę tutaj zdecentralizuję moją działalność. Postaram się to jakoś tak rozrzucić, żeby nie było problemu, a z drugiej strony tak samo trochę tak zastanawiam się, jak to ukryć, bo tak, tutaj jest potrzebna na przykład taka miedź. Tutaj jest potrzebna miedź, tu będzie za chwilę potrzebna miedź, tutaj jest potrzebna dużo miedzi. No i to mam tak, że wolałbym to raczej trzymać w jednym miejscu całą tą hutę miedzi i to rozprowadzać jakoś, niż budować tutaj hutę i tu następną. Mija się to dla mnie troszeczkę z celem, a tych surowców też nie mam jakoś super dużo. W każdym razie trzeba mi będzie się leciutko pospieszyć, bo ja sobie tak się bawię tutaj. Tak sobie ganiam w tam i z powrotem, a właśnie surowce mi się zaczynają kończyć. I obawiam się, że właśnie trzeba mi będzie sięgać naprawdę daleko, daleko za nowymi surowcami, których jakoś ogrom tutaj nie mam. No niestety, ale wracając tutaj do tej naszej sprawy tutaj, ja będę chciał tutaj otworzyć kopalnię, hutę mosiądzu. Mosiężne płytki, żeby produkować, z mosiężnych płytek się robi całą resztę tutaj zabawy. Przede wszystkim narzędzia tutaj będę mieć mógł mosiężne. Zresztą ja tutaj technologicznie jestem bardzo, bardzo do przodu, zaś tutaj gospodarczo jestem bardzo, bardzo do tyłu. To potrzebuje srebra. Srebro też niby produkuje. Laboratorium modułów, laboratorium MK2 mogę, laboratorium. O i nawet, że mnie stać, żeby to robić. No, może pomyślę kiedyś nad tym. Zobaczymy. Tutaj następne te automaty assembly machine. Tutaj tak samo potrzeba mosiądzu i aluminium. Czyli tak, mosiądz w następnej kolejności poleci aluminium. Zdecydowanie tak. Dobra. Ty potrzebujesz miedzi, ty potrzebujesz cynku. Cynk tutaj dostarczam, wystarczy go przepalić. Ha, wystarczy, łatwo powiedzieć. Coś takiego właściwie to już w tą stronę mogę tutaj budować. Tutaj sobie obrócę w tą stronę, skopiuję, wkleję. I to jest tak, że ty będziesz tutaj sobie zrzucać cały ten urobek. Wydaje mi się, że coś takiego nie byłoby głupie. Dla ciebie to mogę w jakiś cywilizowany sposób? Mogę tutaj. To już mi się tutaj będzie ładnie zrzucało. Wyładuję wszystko, poleci po następne, bo tutaj jest już zaprogramowane. Co to jeszcze? Będę musiał tutaj ogarnąć paliwo. Będę musiał tutaj ogarnąć paliwo zarówno dla jednej lokomotywy, jak i dla drugiej. Te skrzyneczki niebieskie by mi się przydały. Trzeba mi będzie biec po te skrzynki. Na szczęście te skrzyneczki produkuję swoją drogą. Mógłbym. Czemu te badania nie idą do przodu? Ja się pytam, nie idą do przodu, bo nie ma tutaj baterii. Baterii nie ma, bo nie ma tutaj plastiku, a plastiku nie ma, bo nie ma gazolu. A gazolu nie ma, bo nie mam tyle ropy, ile bym chciał mieć ropy. Także myślę, że tutaj przetwarzanie ropy to będzie następny temat, jakim będę się chciał zająć, bo tutaj działa właściwie tylko jedna rafineria. Jedna rafineria i ta leciutko do przodu. Także rafineria, niestety tutaj z ropą też nie mam jakoś super dobrze. Tutaj mam kilka tutaj ropy, tutaj tak samo to będę chciał podłączyć prędzej czy później. Tą drogą zobaczcie jak zanieczyszczenie. Dodałem tutaj te dwie kopalnie. Normalnie tutaj calutkie to obszar jest zanieczyszczony. Już tu się już unormowało jako tako. Bardzo dużo zanieczyszczenia produkują te moje rzeczy, tutaj te kopalnie. A to po co ja tutaj poszedłem? A już zapomniałem, po co ja tutaj poszedłem. Ha, po co ja tutaj poszedłem? Zapomniałem, bo rozgadałem się tak, że się zapomniałem. Cynk. Wróćmy do tego, co ja chciałem. Cynkowa płytka. Cynk potrzeba rudy, cynku kwasu siarkowego.
Ja naprawdę to muszę produkować w tych elektrolizerach? Mnie na nie nie stać. Co mi brakuje? Szkła. Szkła na szczęście produkuje. Tą drogą tu pasowałoby troszeczkę oświetlić. A, wiem po co. Po niebieskie skrzyneczki logistyczne. To jest coś, co mi się bardzo przyda. Niebieska logistyka jest tutaj. Proszę mi zabrać wszystko, co macie. Oczywiście mi się cała tutaj produkcja ruszy z miejsca. Moje małe pszczółki pracują jak powinny. Baterie, no te baterie, niestety, ale mało mam tych baterii. No. Niestety, ale no produkcja ropy taka jest. Więc tutaj nie wymyślę nad to, co mam w tej chwili. W tej chwili zaczyna mnie gryźć w tyłek ustawienia świata, jakie zacząłem. To znaczy całkowicie normalne rzeczy. Wszystkie normalne wielkości surowców i tak dalej, to zaczyna mnie w tej chwili gryźć. Ale tak, to co ja tutaj będę potrzebować, to jest sekundka. Cynowa płytka. Nie, cynowa płytka, co ja tutaj chciałem? Brązowa, mosiężna, potrzebuję cynkowej. Ale ja tutaj nie mam cynkowej. A, no tak, bo ja tą cynkową to ja muszę przerobić tutaj w tym elektrolizerze. Dokładnie tak. Ruda cynku i kwas siarkowy, czyli ten kwas siarkowy też będę musiał tutaj podłączyć. O nie, brakuje mi tutaj tego. Na szczęście tutaj produkuję trochę, także pozwolę sobie ukraść. Proszę mi tutaj zabrać wszystko, pobudować. Troszeczkę ten odcinek będzie taki mało ogarnięty, ale no niestety od czasu do czasu i takie odcinki muszą się pojawić. A propos nieogarnięcia, to ja tutaj przecież produkuję z kamienia, tak? Rury kamienne. Swoją drogą mam mosiężne, tytanowe. Rozmiar, gdzieś tu mogłem mieć chyba ceramiczne. W badaniach mogę ceramiczne 20x20, bardzo fajne. A póki co to mi się może nie piątkami, bo to zanim mi się wyprodukuje, to miną wieki. Tylko pojedynczo. Swoją drogą mam tutaj już kilka. Proszę mi to tutaj postawić. O nie, o nie, o nie, tak, nie, tak, nie, tak, najgorzej. O nie, i znowu krzywo postawiłem. Tak. Swoją drogą tutaj postawiłem produkcję szkła. Szkło mi się przydaje. O, 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 a co do szkła? Karabin laserowy mam. Bardzo fajna rzecz. Jeszcze, przyznam szczerze, że jeszcze nie testowałem. Badania tutaj dopiero odkrywam na to. A brakuje mi tych niebieskich pakietów. Odkrywam dopiero badania i wydaje mi się, że to jest bardzo, bardzo fajna broń. Tutaj produkuję amunicję, potrzeba mi właśnie z plastiku na to. Do tego mi jest jeszcze potrzebna bateria, których też nie mam, które jest uzależnione od plastiku, które jest uzależnione od gazu. Także błędne koło się zamyka. Proszę mi tutaj dostarczyć. Moje robociki tutaj biegają, dostarczają. A w międzyczasie mi się tutaj już poprodukowały rury. Ja tutaj ten kwas siarkowy będę chciał dostarczyć gdzieś tutaj w te okolice. Tylko pytanie, jak ja to będę chciał ogarnąć? To też jest pytanie warte uwagi. Teoretycznie. Zastanówmy się, jak ja to mogę zrzucać. O. Nie jestem pewny, jak ja chcę tutaj zrzucać to na jakąś linię pojedynczą. Będę chciał to zrobić w taki sposób, żeby... O, ani tak, tak źle i tak też niedobrze. To kradnij i tu zrzucaj dalej. No i tak trzeba będzie mi to robić. Z tego ciebie tutaj będę chciał, żebyś to zrzucał na ten dalszy. Chcę to tak zrobić, żeby to się dało potem upgrade'ować. W sensie, że dostawić tutaj kolejne. Czy mi się to uda? Nie wiem. Naprawdę powiem szczerze, że nie wiem. Mi się udadzą takie rzeczy. A tutaj to ja chciałem elektroliza chlorku litu. Cokolwiek to daje. Chlorek litu. Co tutaj tak w ogóle? Co tutaj za ciekawe rzeczy macie? Tytanowe płytki też się tutaj robi w tym. Bardzo interesujące. Karbon i alumina. Tlenek glinu. Powinienem gdzieś mieć te złoża.
Głowa płytka, ale to jest to, co mnie interesuje na tą chwilę. Lecimy tutaj dalej z koksem. To nie ma co się ociągać, nie ma co czekać, zwlekać, ani nic takiego. Tu proszę. O nie, najgorzej. Będę musiał tutaj zrobić taki zakręt. Nie lubię takich zakrętów robić, bo to rozprasza strasznie. Będzie się chciało jeździć samochodem czy coś takiego. I się wszystko zepsuje. Porobić kilka sztuk tego, gdzie to mi tutaj produkuje tutaj. Ok. Teoretycznie, a jeszcze to muszę to połączyć. Teoretycznie już jestem w stanie tutaj produkować, tylko tyle, że jeszcze tutaj będę musiał dostarczyć. W sumie to nie ma sensu tak daleko to wypuszczać na razie. Trzeba tylko po prostu pamiętać, że coś takiego tutaj jest. Pamiętaj, żeby tutaj nie zostawiać niczym głupim prąd. I czy ty produkujesz? Tak, ty już sobie produkujesz cynkowe płytki. Tą drugą, czy mnie stać na wiem. Co nie stać mnie, bo nie mam szkła. Tak, szkła? Tak, szkła na szczęście produkuje całkiem blisko. Proszę mi ukraść stak. Raz. No może jeszcze jedno wystarczy. Nie przesadzajmy tak samo. Muszę już uważać na pociągi. Bo pociągi już są w takim stanie. Mam całe dwa pociągi i już się boję, że mnie któryś z nich rozjedzie. To jest bardziej niż pewne, że któryś mnie rozjedzie. Ale wracając tutaj do tego. Coś takiego. Tutaj w tą stronę skopiować, wkleić. No tak źle i tak też niedobrze będzie. Gdzie ja tu mam te rury? Kończyło mi się. Tak. Najgorzej postawiłem. Kopiuj wklej ustawienia. Nie w tą stronę. Oczywiście gałgan. Tak. I tutaj teraz jeszcze trochę prądu i będzie gitara. I teraz stąd by pasowałoby mi zrzucać te rzeczy gdzieś tutaj dalej. Na przykład tutaj. Swoją drogą jeszcze tutaj troszeczkę światełka też by się przydało. Jak najbardziej. Światło jak najbardziej wskazane. Tutaj jeszcze chciałem, zapomniałem o węglu. Poproszę mi tutaj dostarczyć węgiel w wysokości 150 sztuk, bo tyle się mieści w jednej lokomotywie. Tak, 300 taki potem. Tylko tutaj nie mam jeszcze sieci logistycznej. Mam jakieś roboporty? Nie widzę. Muszę dwa roboporty zbudować. I to jest tak, lit. Produkuję już cynkowe płytki. Teraz miedziane płytki by mi pasowało produkować. Czy ja mam jakieś kopalnie? Oczywiście, że nie mam. Byłoby zbyt dobre, gdybym miał tutaj kopalnię, prawda? Gdzie braknie? Drewna mi braknie. O nie. Czy ja to produkuję? Mam. Tak, tak, tak. Mam tutaj drewno. Proszę mi to ukraść. Raz to będą dwa. Niestety. Jedno chyba powinien, jeden roboport powinien wystarczyć, żeby tutaj to zrobić. Jak wygląda ta sieć tutaj? No, widziałem lepsze. To by pasowało jeszcze tutaj na północy przy tych zbiornikach postawić mi roboport jakiś. No ale słuchajcie, mamy tutaj dostęp do roboportu, czyli za chwilę powinny się tutaj zlecieć. No właśnie, już lecą tutaj moje pszczółki z węglem. To jest bardzo dobre. A przy okazji. Szczerze. Będąc całkiem szczery, to ja tutaj chyba zrobię sobie odgałęzienie. Robię coś takiego, żeby zagęścić to po pierwsze. Po drugie, ja tutaj sobie będę kraść stąd. O nie, odciąłem. Najgorzej na świecie. Proszę bardzo. Tutaj mogę w sumie dorobić więcej tego po prostu. Czy to jest stara? Tak, tak, jasne, że to jest stara. 5 na 5, ten po 1, to jest 7 na 7. A, zróbmy jeszcze takie dwie. Słuchajcie, pasowałoby tutaj zrobić jakieś ogarniętą tutaj, może nie tyle kopalnię, co po prostu przepalarnię tak samo.
Wiecie co, ja jednak się wycofam z tego pomysłu tutaj, bo to nie wróży nic dobrego, nie róbmy dziadostwa. To dziadostwo tutaj nigdy dobrze nie wróżyło, że coś dobrego tutaj wpadnie. Twoją drogą, ciebie na sekundkę, ciebie tutaj na chwilkę podniosę, żeby tutaj dobudować. I teraz z powrotem na zero, tak żebyś mi kradł wszystko. I teraz tak. Tu mam trzy te kopalnie, jeszcze jedną będę chciał. Będą cztery takie kopalnie, cztery te 7 na 7. Okej. Okay. Tu będą dwie takie zwykłe. Tu mogę od razu postawić takie. One tutaj się nie będą pokrywały w zasięgu, także one na ciut dłużej starczą niż normalnie. Ale beznadziejnie, absolutnie beznadziejnie ja tutaj robię te kopalnie. Naprawdę, beznadzieja. Obróćmy to wszystko tak, żeby to było skierowane tutaj w jedną stronę. Ach, najgorzej ja to stawiam, najgorzej na całym świecie. Teraz, o. Teraz powinno być już wystarczająco dobre. Tutaj kopalnie, tutaj by pasowało tak samo piec postawić, jakiś fajny. Tu mam trzy stalowe piece, a ja bym może chciał tutaj postawić elektryczne C2. Się uniezależnić od tego węgla. Też może. Czy jest sens? Nie ma sensu. Postawić tutaj od razu putę. Tak na takim stylu, jak to było zwykle. To znaczy tutaj na dwa dalekie. Tutaj tak samo. Ten węgiel tutaj już jest absolutnie niepotrzebny. To można byłoby zebrać. Ciebie tutaj na daleko. Pokopiować, powklejać. Myk, myk. Na szybciutko, żeby tutaj też czasu nie marnować za dużo. Okej, okay, tylko tobie trzeba będzie tutaj mi jeszcze dostarczyć jednak węgla. Bo to się tak nie nada na długo. No i znowu spieprzyłem robotę. Oj, najgorzej na świecie. Gdzie ty jesteś węglu, mój drogi? Jak ja tutaj ciebie podłączę tak, żebyś ty działał? O Boże, to jest okropne, ale słuchajcie, to zadziała. Jak coś wygląda głupie, ale działa, to to wcale głupie nie jest. Pamiętajcie o tym. Okej. Okay. Teraz ty już powinieneś sobie sprawę całą załatwić. Zrobimy tutaj tunel i tutaj zrobimy wyciąganie w ten sposób. Ok. Od razu tutaj można byłoby od razu strzelić zagęszczenie. A raczej może nie tyle zagęszczenie, co balans. W ten sposób. Ok. Tutaj jest już zbalansowany. I teraz tak, stąd tutaj ukraść. Bardzo proszę mi to postawić tutaj. Dalej ty nie jesteś podłączony. Czemu? Teraz już jesteś, ok. Teraz to muszę tutaj doprowadzić tą. W sumie, jak widzę, to ja wcale nie muszę tutaj kombinować, bo ja przecież tutaj mogę zrobić odgałęzienie. I teraz tak. Tutaj potrzebne mi będą piece. Piece chemiczne w dodatku. I teraz tak. Żeby zrobić tutaj mosiąc, to ja potrzebuję trzech tych płytek i dwóch tych. No. Zbliżona to jest proporcja, ale i to też nie jest do końca to, co ja bym chciał. Może to jednak tutaj zrobię w ten sposób. Okej, okay, gdzie ja tutaj mam te płytki? Gdzie ja miałem te płytki? Gdzie ja to wziąłem? Nie widzę. Normalnie ślepy. Tutaj. To zrzucić z powrotem na linię. Bo to szkoda, żeby to mi się walało w ekwipunku, kiedy wcale nie potrzeba. I to jest tak, z powrotem. 2, 3,
4, 6, 7, 8. Słuchajcie, to sobie pozwolę tylko te pierwsze porobić, bo to nie ma sensu, żeby to przedłużać sztucznie w ten sposób. Idziemy tutaj z powrotem na długo. Kopiować, wkleić. No i tutaj miałbym produkcję osiągnąć. Tu też trochę prądu dostarczyć. Ale czy tutaj jak to stawię, czy to będzie miało sens? Wydaje mi się, że tak. O Jezus, najgorzej, bo ty jeszcze potrzebujesz węgla. Ojejku, o nie. O, czemu to jest takie skomplikowane? Słuchajcie, moje plany poszły się kochać. Bo te piece potrzebują jeszcze węgla, o którym zapomniałem. Czemu wy potrzebujecie węgla? Tak nie miało wyglądać. Będę musiał przerobić tutaj, przemyśleć jeszcze raz sprawę. A, jakby ciebie tutaj ugryźć? Teoretycznie węgiel mogę tutaj dostarczać od góry. I to jest tak, ty byś sobie tutaj kradł z dołu. Chociaż może inaczej. Ty będziesz kraść z dołu, a ty będziesz kraść z góry i to tutaj będzie węgiel. Za blisko jedno postawiłem. Mam już plan, mam wizję, jak to zrobić. Mam już wizję, jak to zrobić. Tutaj postawię requesta. Tutaj proszę ten i tutaj proszę mi dostarczać węgiel. 200 sztuk może być. Jeszcze raz. To coś takiego. Ty będziesz tutaj brać, kraść i ty produkuj mi tutaj mosiądz. Okej. Okay. Proszę tutaj dostarczyć prądu. Tutaj już węgiel leci. Okej. Okay. No i co? I teraz pasowałoby jeszcze tutaj na daleko zrzucać tutaj mosiądz. No i wydaje mi się, że coś takiego bym musiał tutaj powtórzyć kilka razy. O, tutaj tak, tutaj tak. To można pokopiować. Bardzo dobrze, że to jest możliwość w ogóle kopiowania. Czy ja mogę tutaj wykałaczek użyć? Mogę wykałaczek użyć. Nawet chyba mi najlepiej wyjdzie. Zdecydowanie. Słuchajcie, produkuję mosiądz. To był właśnie plan na ten odcinek. Jakkolwiek by to źle nie wyglądało, jakkolwiek by to nie wyszło nudno, tak po prostu mosiądz produkuje. Jak jeszcze 5 płytek naraz produkujesz, bardzo dobrze. Bardzo ładnie widzieć takie rzeczy. Słuchajcie. To by było na tyle w tym odcinku. Ja sobie tutaj dobuduję dalszą linię. Zobaczę, jak to będzie wyglądało na dłuższą perspektywę, ale to by było na tyle. Wydaje mi się, że takie aluminium i takie reszty to już sobie gdzieś tam ogarnę poza odcinkiem. Bo to jeszcze będzie mi aluminium, tytan. To wszystkie takie stopy, po prostu pobudowanie kopalni, doprowadzenie tego, przepalenie i tak dalej, i tak dalej. Nie wydaje mi się to jakoś super pasjonujące, żeby to pokazywać na nagraniu. Także. Ja tutaj sobie to porobię, zobaczę, co będzie dalej. Także dziękuję Wam bardzo za uwagę i zapraszam na następny odcinek. Na razie i cześć.